publicznie udawał seks, dostał mandat za pijaństwo. Na oczach innych osób miało zachowywać się tam gdzieś agresywnie, zachowywać się niestosownie. Italiano Vero! Już od najbliższej soboty w Dworze Biskupim, w każdy weekend, soboty i niedziele. Wspaniała zabawa, najlepsza pizza w Nysie, wyśmienite dania i desery włoskie. A wszystko przygotowane wspólnie z geniuszem kuchni włoskiej Carlo L. Wspaniała zabawa dla całej rodziny, uczta dla podniebienia i nauka gotowania z włoskimi kucharzami. Dla dorosłych szkolenia i prezentacje win włoskich. Un italiano vero. To początek homorewolucji obyczajowej, czy po prostu od tego gorąca ludziom bije w dekiel? Takie wpisy komentujące nieobyczajne zachowanie nad Nyskim Jeziorem można przeczytać w internecie. Policja ukarała rozbrykanego Słowaka mandatem. To wydarzenie miało miejsce podczas zlotu miłośników marki Volkswagen nad Nyskim Jeziorem na początku czerwca. Zachowanie dwóch panów w biały dzień na oczach gapiów miało sugerować stosunek płciowy pomiędzy dwoma mężczyznami. Mieliśmy zgłoszenie około godziny 16 od pracowników ochrony, że dwóch mężczyzn na oczach innych osób miało zachowywać się tam gdzieś agresywnie, zachowywać się niestosownie. Policjanci, kiedy pojechali na miejsce, ustalili, że jeden z tych panów miał być rozebrany i insynuować jakieś zbliżenia. Policjanci nałożyli mandat karny na obywatela Słowacji. Całość wyglądała rzeczywiście mało elegancko, żeby nie powiedzieć gorsząco. Tym bardziej, że grupa gapiów rejestrowała całą sytuację telefonami komórkowymi. Policję zawiadomiła ochrona. Choć na pierwszy rzut oka wyglądało to na wykroczenie z artykułu 151 z kodeksu do spraw wykroczeń, tak zwany nieobyczajny wybryk, jednak jak się domyślamy, z powodu braku chętnych do zgłoszenia zgorszenia, co jest warunkiem do skorzystania z tego przepisu, zakwalifikowano to jako zakłócenie porządku publicznego z artykułu 51 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Osoby uczestniczące w niecodziennym happeningu były nietrzeźwe. Okazja się nasuwa? Sprawdź, Ford Kuga już od 79 900 zł z obejmującą 5 lat lub 100 000 km ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl.